Ciebie, Jezu, na tym miejscu. Dziękujemy Ci za Twoją krew. Dziękujemy Ci za to, że uczyniłeś nas jedno z Tobą, częścią Twojej rodziny na zawsze. Dziękuję Ci za to ogromne cierpienie, które poniosłeś za nas, tak abyśmy my mogli żyć na zawsze. Dziękuję Ci za Twoją dobroć. Dziękuję Ci, że nikogo z nas nigdy nie odrzuciłeś. Dziękuję Ci, że każdy z nas jest dla Ciebie tak samo ważny. Chcemy teraz poświęcić ten czas i skupić się na Tobie i na tym, co Ty chcesz nam powiedzieć. Jest napisane, że Ty zamieszkujesz w chwałach swojego ludu, dlatego też chcemy, tak jak umiemy, oddać Tobie cześć i podziękować za wszystko, co nam dajesz. Dałeś nam samego siebie, całe swoje serce, bez ograniczeń, taki, jaki jesteś, z całą swoją świętością i mocą i potęgą. Jak ważni jesteśmy dla Ciebie, Panie. Błogosławiony człowiek, który Ciebie zna. Błogosławiony jest ten, kto przybywa w świątyni Twej. Moje serce, moje wnętrze uczyniłeś świątynią swą. Uczyniłeś świątynią swą. Uczyniłeś mnie świątynią swą. Pragnę przynieść Tobie uwielbienie me. Niczym ma wylać olej u Twych stóp. Ty jesteś godzien. Ty jesteś godzien. Ty jesteś godzien, by Cię czci. Ty jesteś godzien. Ty jesteś godzien. Ty jesteś godzien. Cześć.
pozwól pokłonić mi się. Pozwól mi uznać to, że jesteś moim Panem. Pozwól mi upaść u Twych stóp i pozostać tam. Bo ktoś jest jak nasz Bóg i ktoś jest jak nasz Pan. Któż jest jak nasz Bóg i któż jest jak nasz Pan? O, przychodzę do Twych stóp. O, przychodzę do Twych stóp. Składam troski swe, u Twych stóp. Składam pragnienia me, u Twych stóp. Składam myśli me, bądź uwielbiony, święty Panie mój. Bądź uwielbiony, święty Panie mój. Błogosławiony ten, który nie szuka zła, lecz ma upodobanie w Tobie. Błogosławiony ten, kto nie szuka zła, lecz swe upodobanie ma w Tobie. Będzie on jak drzewo nad strumieniami wód, wyda swój owoc we właściwym czasie. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. To, co uczyni, powiedzie się. Upodobanie swe
pragnę mieć. Jezu, bądź radością mą, bądź wszystkim, czego pragnę. Jezu, bądź radością mą, bądź wszystkim, czego pragnę. Jezu, bądź radością mą, bądź wszystkim, czego pragnę. Bądź radością mą, wszystkim, czego pragnę. Ty już nigdy nie zakryjesz swej twarzy przede mną, na zawsze rozdarłeś zasłony. Już nigdy nie zakryjesz swej twarzy przede mną, otworzyłeś dla mnie drzwi. Już nigdy nie zakryjesz swej twarzy przede mną, otworzyłeś dla mnie drzwi. Już nigdy nie zakryjesz swej twarzy przede mną, rozdarłeś zasłonę, która oddzielała nas. Jesteś perłą o wielkiej wartości. Dla której pragnę sprzedać wszystko, co mam. Zostawić to, co myślą ludzie. Zostawić to, co myślę o sobie sam. By tylko mieć ciebie, by tylko mieć bojaźń twą. Tylko ciebie pragnę się bać. Tylko ciebie pragnę się lękać. Tylko twoje słowa niech będą ważne dla mnie. Bojaźń Pana
wypełnia serce me. Tylko Ciebie pragnę się bać. Niech me serce nienawidzi tego, czego nienawidzisz Ty. Boże sprawiedliwy, Boże całkowicie święty, naucz nas Twych dróg. Bo On jest świętym Bogiem, Twoja świętość zachwyca duszę mą. Bo On jest świętym Bogiem. I Twa świętość sprawiedliwym uczyniłeś mnie. Czy to prawdą jest, że Twoja krew zdobyła mnie? Czy to prawdą jest? Czy to prawdą jest, że Twoja krew zdobyła mnie? Czy to prawdą jest, że całkowicie przyjąłeś mnie do siebie? Chcemy dzisiaj skupić się na Tobie, Jezu. Chcemy być jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Tak często patrzymy na ludzi, patrzymy na owoce ich życia i chcemy być tacy sami, chcemy być podobni. Chcemy się czuć, że nasze życie ma znaczenie. A największe powołanie i największa wartość, największa rzecz, którą możemy robić każdego dnia, jest na wyciągnięcie dłoni w miejscu ukrytym przed Tobą. Wylewanie swojego serca, swojego piękna, swojego serca, swoich słów, marzeń, modlitw. Wylewanie ich na stopy Jezusa Chrystusa. Wybieram dobrą cząstkę dziś. Wybieram dobrą cząstkę dziś. I ona nie zostanie odebrana. Dobrą cząstkę dziś, ona nie zostanie.
ranami. Wypieram dobrą cząstkę dziś. Pragnę siedzieć u twych stóp. Pragnę słuchać twoich słów. Będę siedzieć u twych stóp. Będę słuchać twoich słów. Będę siedzieć u twych stóp. Pragnę słuchać twoich słów. Będę siedzieć u twych stóp. Słuchać twoich słów. Piękne jest twoje oblicze, mówi Pan, gdy przychodzisz do mnie. Jak kocham słyszeć twój głos. Pośród całej ciemności, w której żyjesz, wokół całej ciemności, wokół ciebie, jeszcze piękniejszy. Kocham, gdy wielbisz mnie w obliczu trudności. Pokazujesz mi wtedy, że jestem dla ciebie ważniejszy niż wszystko inne. Niż twoja potrzeba zrozumienia. Niż to, by odpowiedzieć innym. Pytanie dlaczego? Uwielbiaj mnie. Dlatego stworzyłem cię, byś uwielbiał mnie. Dlatego stworzyłem cię. Byś uwielbiał mnie, do tego stworzyłem cię, byś uwielbiał mnie. Całe życie spędzę u twych stóp. Pragnę już niczego więcej, Panie mój. A pragnienia mego ciała proszę ucisz mocą swą, bym mógł być tylko twój. Thank you.
jestem tu. Zawsze jestem twój. O Panie nasz. Dziękuję Ci za każdą osobę, która dzisiaj słuchała, która jest z nami. Dziękuję Ci, że Ty widzisz każdego z nas, że Ty dokładnie wiesz, gdzie jesteśmy i czego potrzebujemy. Proszę Ciebie o łaskę tego, żebyśmy mogli usłyszeć Twoje słowa do nas, to, co do nas mówisz, i żebyśmy potraktowali je jak najważniejszą rzecz na świecie, bo prawdziwie Twoje słowa są najważniejszą rzeczą na świecie. Potraktujmy je tak, jakby od nich zależało nasze życie, nasza przyszłość. Obyś był dla nas ważniejszy niż spotkanie z jakąkolwiek najważniejszą osobistością, jaką możemy sobie wyobrazić. Skłaniamy swoje głowy przed Tobą, Królu nasz, i chcemy powiedzieć, że tylko Ty jesteś godzien chwały. Dziękuję Ci za dar, który mi dałeś, którym mogę usługiwać, ale dziękuję Ci, że tutaj nie chodzi o mnie, ale chodzi o Twoją chwałę, o to, by Twoje królestwo się rozszerzało, o to, żeby Twoja rodzina się powiększała, i aby była błogosławiona, i aby nie była już niszczona przez wroga, który wykorzystuje naszą niewiedzę. Obyśmy dorośli do pełnych wymiarów chrystusowych, Panie, proszę Cię o to. Składam moją koronę u Twych stóp. Uniżam się przed Tobą. I dziękuję Ci za to, że mogę to robić. Tak dobrze mi w tym miejscu. Tak dobrze mi, kiedy jestem uniżony przed Tobą. Kochani, błogosławię Was. Dziękuję, że byliście. Mam nadzieję, że mieliście cudowny czas z Jezusem. Ja miałem. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Że Ruby się nie obudził. Starałem się bardzo cicho śpiewać, bo jest za ścianą. Jeśli nie wiecie o tym, to od 3 dni już robię te streamy codziennie. Właśnie albo rano, albo wieczorem. Niestety nie umiem określić godziny, bo każdy dzień u nas jest kompletnie inny. Ale w tym miesiącu, może poza weekendami, bo już chyba mam je ustawione, będę się starał robić te streamy codziennie, także Bóg mi tak położył na sercu, żeby ten miesiąc był miesiącem uwielbienia. Jeśli czujecie, że to jest też słowo do Was, to jak najbardziej też idźcie za tym. Wierzę, że widzę to po swoim życiu po prostu, że kiedy Bóg nie jest najważniejszy, kiedy oddawanie Mu chwały i uwielbianie Go nie jest najważniejsze w moim życiu, jeśli to nie jest rzecz, do której mnie ciągnie, do którą chcę robić i która jest moją radością, to widzę, że latam wokół swojego ogona i tak naprawdę tylko się męczę i nic się nie zmienia. W żadnych kwestiach stoi się w miejscu. Ale kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy wpatrujemy się w Jego twarz, to nagle się okazuje, że niczego nam nie brak. I życzę Wam, żebyście to odnajdywali. Jeszcze raz, dzięki, że byliście. Jeśli teraz włączyliście dopiero stream, to on zaraz będzie na Facebooku. Będziecie mogli go sobie odpalić jeszcze raz od nowa. Także trzymajcie się z Panem Bogiem. Do zobaczenia na następnym. Ciao.